Witam serdecznie przedszkolaków. Od dzisiaj będziemy się spotykać raz w tygodniu, żeby troszeczkę poćwiczyć. Dzisiaj pierwszą zabawą będzie głowa, ramiona, kolana, pięty. Pokażę, jak prawidłowo wykonać to ćwiczenie. Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty. Trzy razy powtarzamy i znowu. Głowa, ramiona, kolana, pięty. Oczy, uszy, usta, nos. A teraz przy muzyce. Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty. Oczy, uszy, usta, nos. Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty. Następnym ćwiczeniem będą ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Piłka duża i piłka mała. Dzieci w pozycji stojącej wykonują duże ruchy rozmachowe, przedstawiające zarys dużej piłki. Następnie robimy małą piłeczkę. Jeszcze raz robimy duże piłki. Największe jak potrafimy. Teraz małe piłeczki. I znowu duże piłki. I małe piłki. Teraz skaczemy jak duże piłki. Najwyżej jak potrafią przedszkolaki. Teraz malutka piłka. I znowu duża piłka. Najwyżej jak potraficie. I malutka piłka. I znowu duża piłka i malutka piłka. I znowu robimy dużą piłkę ramionkami, zarys dużej piłki i znowu zarys małej piłki. Zarys dużej piłki i zarys małej piłki. I skaczemy najwyżej jak potraficie. Duża piłka i niziutka piłka. Wysoka piłka i niziutka piłka. Następną zabawą będzie zabawa jabłka na drzewie, jabłka na ziemi. Dzieci spacerują po sadzie i oglądają jabłka. Na hasło jabłka na drzewie wspinają się wysoko i zrywają jabłka. Na hasło jabłka spadło, dzieci zbierają jabłuszka i rzucają do koszyka. Zaczynamy! Spacerują dzieci po sadzie, jabłka na drzewie, na paluszkach zrywamy jabłuszka, zrywamy jabłuszka na paluszka. Jabłka spadły, zbieramy z ziemi jabłka i wrzucamy do koszyka, zbieramy i wrzucamy do koszyka. Jabłka na drzewie, na paluszkach zrywamy jabłuszka. Najwyżej jak potrafimy, na paluszka. I jabłka spadły, zbieramy jabłka i wrzucamy do koszyka. Jabłka na drzewie, na paluszka, zrywamy jabłuszka. Najwyżej jak potrafimy, jabłka spadły, zbieramy do koszyka. Super! Następnym ćwiczeniem będzie to ćwiczenie pajac chodzi po kamieniu. Będzie to marsz z wysokim unoszeniem kolan. Na hasło przeszkoda raz stoimy na lewej nóżce, raz na prawej nóżce. Zaczynamy. Wysoko kolanka, wysoko unoszone, dzieci wysoko unoszą. Przeszkoda, lewa nóżka, super. Dalej chodzimy, kolanka wysoko, najwyżej jak się da. Przeszkoda na prawej. Dalej wysoko kolanka, najwyżej jak potrafimy. Przeszkoda.
podziel nadal wysoko kolana. Przeszkoda. Następnym ćwiczeniem będą ćwiczenie wytrosne. Kwiaty zwiędłe i podlane. Wszystkie dzieci siadają, robią siat skrzyżny. Wszystkie dzieci wiedzą, jak w przedszkolu siedzimy dookoła, robimy siat skrzyżny. Ręce na kolanach. Kwiaty zwiędłe, dzieci nachylają główkę. Kwiatki opadają. Kwiatki są podlane. Dzieci prostują kręgosłup. Główka idzie bardzo wysoko. Patrzymy na sufit. Kwiatki zwiędły. Kwiatki są podlane. Prostujemy pomalutku. Głowa do góry. I jeszcze raz. Kwiatki zwiędły. I kwiatki są podlane. Prostujemy kręgosłup. Główka do góry. Super. Następnym ćwiczeniem będzie budzik. Dalej siedzimy. Mamy siat skrzyżny. Ramiona lekko ugięte. Kładziemy paluszki na barka. Pochylamy się do przodu i nakręcamy budzik. Proszę. Do tyłu. Nakręcamy budzik. Ciało nasze jest pochylone do przodu, nakręcamy budzik. Teraz nasze ciało idzie do tyłu i w drugą stronę, ramionka do tyłu. Stop, znowu pochylamy się do przodu i do tyłu, ramionka, nakręcamy budzik. Pochylamy się do tyłu. Nakręcamy budzik do przodu i ostatni raz do przodu pochylamy się, nakręcamy budzik i do tyłu pochylamy się i do przodu nakręcamy budzik. Siadamy prosto, bierzemy ramionka tak i robimy tik. Tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Nasz budzik został nakręcony. Następnym ćwiczeniem będą skręty. Tytuł zabawy jest pokaż sufit. Dziecko mu klęka. Jest to klęk podparty. Dziecko raz lewą, raz prawą rączką pokazuje sufit. Wzrok jego jest skierowany za ręką. Proszę, lewa rączka, wzrok za rączką i pokazujemy na sufit. Wracamy prawą rączką, pokazujemy sufit, super. I znowu lewa rączka, wzrok skierowany na sufit i na rączkę. Wracamy i znowu. Pokazujemy sufit, wzrok idzie za rączkę, wracamy i ostatni raz. Lewa rączka idzie na sufit, wzrok skierowany na rączkę, wracamy i prawa rączka na sufit, wzrok na rączkę i wracamy. Ostatnią dzisiaj zabawą będzie tęcza. Dzieci unoszą rączki do góry. Prościutkie i kołyszą się na boki, udając wiatr. Od prawej do lewej, od lewej do prawej. Teraz dzieci udają deszcz. Opuszczają rączki na dół. Paluszki poruszają się do samej ziemi. Deszcz pada. Prostujemy się. I jeszcze raz deszcz pada. I do góry. I ostatni raz deszczyk pada. I wieje wiatr od lewej do prawej. Od lewej do prawej. Teraz mamy dwa razy tupnięcie. Grzmot.
Raz prawą dwa razy i raz lewą dwa razy. Idzie błyskawica. Raz, dwa. Idzie błyskawica. Raz, dwa. A teraz dzieci zataczają tęczę. Od lewej dwie rączki do prawej. Od lewej do prawej. Od prawej do lewej. Od prawej do lewej. Od lewej do prawej. Dziękuję bardzo. Żegnam się z wami, dzieci kochane. Do zobaczenia za tydzień i wielkie serduszko ode mnie. Ćwiczyliście bardzo pięknie. Do zobaczenia.